miał projekt zarządu w sprawie przystąpienia do udziału w projekcie dzielnicy Siewiczą, który jest partycypacyjny w dzielnicach Krakowa w latach 2013-2014. Tak jak ostatnio na sesji ustaliliśmy i wycofaliśmy wniosek z powrotem do zarządu. Właśnie z powodu tego, że było nas mniej osób, ponieważ ma 15 i mieliśmy się jeszcze zastanowić nad urzędem partycypacyjnym, dlatego też zarząd ponownie przygotował projekt uchwały. Już z... Komisję doraźną do spraw budżetu partycypacyjnego. Aha, no. A to chyba przecież termin jest chyba do dzisiaj generalnie, żeby zgłaszać się do budżetu. To i tak jeszcze tam. Oni nie czekają. Ta sprawa przeszła. Pan się wyraziście powiedzieć. No ja uważam niezmiennie, że to po prostu są takie pozorowane działania, skandla. Całej tej organizacji, która tutaj była reprezentowana przez tą panią. Po prostu to są działania, które mają na celu chyba zmylenie społeczeństwa. Bo jak były prawdziwe, rozwiązane sprawy ważne dla Krakowa, to się ludzie nie pytamy, czy budować stadiony, czy budować halę widowiskową, czy budować salę kongresową, gdzie były wydawane wielkie pieniądze i spowodowały zadłużenie miasta. I teraz musimy za to wszystko płacić, zamykanie szkół, domów i tak dalej. Wtedy nikt się nie konsultował z ludźmi. A żeby postawić ławkę gdzieś tam, przy bloku czy gdzieś, zrobić jakieś coś byle co, teraz tłumaczę się społeczeństwo do tego. To jest bzdura, ludzie chcą mieć wpływ na to, co jest ważne. A nie jako kultura. Od tego, żeby postawić ławkę, czy zrobić chodnik, są urzędnicy w Sikicie i to mają robić. A nie ludzie mają za tym chodzić, wyceniać tutaj, bo tutaj powiedziane są. Tak, ale dla mnie to jest po prostu pomieszanie z pokrątaniem. Naprawdę, ludzie się nie dadzą na to nabrać. Mnie na przykład najbardziej przeraża sobie, faktycznie zrealizujemy jakieś zadanie i najwięcej jakby laurów za to będzie zbierać ta fundacja i już o razie dzielnicy się słowa dobrego nie powie, jeszcze będzie mówić, że nadać im nic nie robi. Dzięki fundacji coś nagle tam było zrobione. I to jeszcze za nasze pieniądze, bo to jakby faktycznie ta fundacja przeznaczała jakieś środki, jakieś granty. Ale to właśnie miasto tym dodawało chyba osobne środki, a my byśmy ewentualnie uchwałami wskazywali zadania, ale po konsultacji tam z mieszkańcami. Ja przyznaję, że też jestem przeciw, natomiast chciałabym tylko powiedzieć, że takie konsultacje mówiliśmy, że mało osób przychodzi, ale też nie są, wiemy, że nie są łatwe. Ja chciałam podać przykład z budowy końcowego odcinka od
ta grupa, która trwała dwie kadencje, czyli 8 lat i tam na terenie budynków z czatów 3, 4, 5 i 6 4 budynki było 14 rodzin tylko. I mimo, że tak długo to wszystko trwało, może dlatego, też nie było łatwo ustalić właśnie, gdzie ta droga ma przebiegać, chociaż wiadomo, że armia urzędników tam przyjeżdżała, konsultowała, omawiała i nawet w momencie, kiedy zostało to, droga już została, była wykonywana i jeszcze były tutaj interwencje w Radzie, bo się okazało, że komuś tam, kto ma komórkę, trzyma w nim węgiel od lat, no ta droga coś tam powinna. Jeszcze na etapie już budowy samej były dokonywane zmiany. I tak jak mówię, 14 rodzin tylko konsultowało te sprawy, prawda? Znaczy miało jakiś tam głos, bo wiadomo, że całą inwestycję prowadziło miasto, prowadził odpowiednie służby urzędowe. No więc mieliśmy na to, że przy jakimś takim większym zadaniu, które obejmie no, większy obszar, że te konsultacje i reprezentacje wszyscy jednomyślnie. Konkretnego nie widzę. Dziękuję. Rozmawiałem z pani Kiszczek, która jest z tego stowarzyszenia Centrum Obywatelskie i akurat no, z rozmowy wynikła taka bardzo ważna sprawa. To nie mam tak do końca tego przygotowania. Z tego względu tak zapytałem, no my jako Rada Dzielnicy musimy przeznaczyć pieniądze priorytetowe do połowy lipca. Teraz znaczy no, musimy obligatoryjnie wskazać i rozdzielić tą kwotę, którą mamy stracić. A co się stanie, jeżeli tak naprawdę, nie wiem, przykładowo podczas tych konsultacji okaże się, że zadanie zostanie wybrane takie, że będzie przeznaczone 30, tam będzie na przykład potrzebne 160. Rada Miasta gdzieś tam proponowała, że się dołoży w połowie, to znaczy zadania, czyli wydołożyła 30 tysięcy i to by musiał dołożyć drugie, jeszcze kolejne 100 tysięcy. Czy mają przygotowaną jakąś wersję, że jeżeli w ogóle na jakim zadaniu byśmy mieli co jakby wskazać? To jest pierwsza ważna rzecz, czy to mają być rezerwa, rezerwa jest 10%, czy 47 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Właśnie ta pani mi odpowiedziała tak, że jeszcze konsultują, trwają przez jakieś półtora miesiąca, będą jeszcze trwały traktacje, jak to organizacyjnie zostanie zrobione. Do końca nie jest to tak pani przygotowane. Przykładowo my, jeżeli byśmy chcieli przeznaczyć 50 tysięcy, to aktualnie nie jesteśmy w stanie przeznaczyć 10 tysięcy, bo możemy tylko 47 rezerw. Akurat moje zdanie, że tak powiem, trochę się można zmienić. Są jeszcze jakieś pytania? Tam nie ma razie przechodzić do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? A pan opinia pozytywna. W sensie z wyrażeniem zainteresowania. Kto jest za? Zero. To chyba to między za tym nadzorem. Właśnie nie przeważnie się nie głosować. Zawsze za. To jest przeciw. Pan raz się wstrzymał, bo nie wolicie. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uchwała nie została podjęta. Kolejny projekt.